dzisiejszej sesji bierze udział 8 radnych, co nie stanowi kworum. Na podstawie paragrafu 25 ust. 2 Statutu Miasta Bielawa. My jesteśmy wnioskodawcami, chcielibyśmy zabrać głos. Stwierdzam brak kworum i zamykam obrady, wyznaczając nowy termin sesji na dzień 28 sierpnia 2017 roku. Dzisiejsza sesja był wniosek Komisji Rewizyjnej o powołanie w trybie pilnym bezbędnej zwłoki biegłego celem przeprowadzenia kalkulacji całości prac remontowych przeprowadzonych na inwestycji pod nazwą Modernizacja pomostu prowadzącego na Wyspę Owo Sudety. Głosy mieszkańców do radnych spowodowały, że już podczas sesji, podczas posiedzenia komisji w dniu 19 czerwca radni złożyli wniosek o powołanie biegłego do sprawdzenia zasadności inwestycji i zasadności finansowania remontu mola. W związku z tym, ponieważ ten wniosek na sesji czerwcowej został wycofany jakby po części przez Radę na wniosek pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, ponieważ rzeczywiście komisja nie otrzymała dokumentów na dzień 19 czerwca. W dniu 3 lipca podczas posiedzenia, podczas kontroli dokumenty oczywiście były. Radni stwierdzili, że po wglądzie tych dokumentów, że jednak rzeczywiście trzeba powołać biegłego i podtrzymali ten wniosek. Jednomyślnie przyjęli ważność tego wniosku i postanowili go złożyć do sesji, do Rady, skoro Rada podczas sesji go jakby przywróciła z powrotem pod obrady Komisji Rewizyjnej, żeby Rada przyjęła ten wniosek do realizacji. Rada jest organem kontrolnym dla burmistrza. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna pracuje zgodnie z planem pracy, który przyjęła Rada. I na 19 czerwca mieliśmy posiedzenie komisji rewizyjnej w celu omówienia inwestycji na Bielawskim Jeziorze. Na komisji padł wniosek właśnie o tej treści, o powołanie biegłego. W związku z tym, że na kolejnej sesji został wniosek wycofany, więc grupa radnych, korzystając ze statutu, złożyła wniosek do przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej z jednym punktem. Wniosek o sesję nadzwyczajną złożyliśmy, aby zwołać ją w dniu 7 lipca, wiedząc, że część radnych będzie jeszcze na miejscu w Bielawie. Została ona zwołana jednak na 10 lipca. Wiemy i rozumiemy to, że niektórzy spełniają swoje obowiązki, niektórzy wyjechali na urlopy i tak dalej, ale wydaje mi się, że te 11 osób dla kworum, bo 11 radnych powinno się znaleźć. Nie wiem, jaka jest przyczyna ich nieobecności, także jeżeli coś, to proszę już pytać ich bezpośrednio. Nie umiem odpowiedzieć, każdy radny niech odpowiada za siebie. Ci, co byli, podpisali, są obecni, chcieli debatować nad tematem. W związku z tym, że zakres prac na pomoście, jak również dokumenty, które zostały dostarczone, przekraczają uprawnienia komisji, stąd był pomysł na to, żeby się wesprzeć opinią biegłego.